Jadę przez miejscowość z Latechory w Czechach. No i będę chciał jechać do przejścia granicznego z Latechory Jarnołtówek. Zresztą w Latechorach są dwa przejścia graniczne. Jedno to jest właśnie to, do którego jadę, mniejsze i większe przejście również do gminy Głuchołazy, natomiast do drogi wojewódzkiej 411 bodaj tam dojedziemy. Natomiast ja zamierzam jechać do Jarnołtówka. Troszeczkę się tutaj wspomogę również nawigacją, ale na początek troszeczkę popatrzymy sobie na miasto, na oznakowanie, na to, w jaki sposób się tutaj poruszać. Zwróćmy uwagę, ja sobie cały czas na razie jadę prosto, zjeżdżam z drogi z łamanym pierwszeństwem, a więc jadę z pierwszeństwem przed wszystkimi. Wjechałem chyba w jakieś centrum w tej chwili, być może jakieś stare miasto tutaj w Latechorach. No trzeba przyznać, że tutaj miejscowość bardzo ładna, tak? No te kamieniczki, ta zabudowa, niziutkie, bardzo równe drzewa, co drogowo ważne, bardzo fajna, bardzo dobra nawierzchnia drogi, więc tutaj no, jedzie się, można powiedzieć, bardzo, bardzo przyjemnie przez to miasteczko. Zwróćcie uwagę, wyjechałem ze strefy płatnego parkowania. A więc tutaj już jak gdzieś byśmy stali, to stajemy na parkingach bezpłatnych. Tak więc można powiedzieć, że jakieś tam centrum z Latechor za nami. Za 300 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. A więc przygotowuję się do wykonania skrętu w prawo, tutaj jak wyjeżdża ten samochód dostawczy. Jadę oczywiście w prawo. Zwróćmy uwagę, wjeżdżam na bardzo wąską drogę. To jest oczywiście droga dwukierunkowa, więc tutaj no, trzeba jechać bardzo ostrożnie, bardzo uważnie, żebyśmy mieli możliwość wymijania się, czy to z nadjeżdżającymi sprzeciwka pojazdami, czy też z pieszymi, którzy sprzeciwka by nadchodzili. A należy zwrócić tutaj uwagę chociażby na fakt, że tutaj nie ma żadnych chodników, nie ma jakiegoś szczególnego pobocza, więc zarówno piesi, jak i rowerzyści na pewno będą poruszać się po prostu po jezdni. Za 500 metrów jedź dalej prosto. No skoro mam dalej jechać prosto, to spodziewam się, że za chwilę po drodze będzie jakieś skrzyżowanie. Zwróćcie uwagę, tutaj z rowerzystą dojeżdżając nieco do prawej spokojnie się wyminąłem, a zwróćmy uwagę na skrzyżowanie, do którego teraz dojeżdżam. Żadnego oznakowania z mojego kierunku jazdy, podczas gdy dla nadjeżdżających sprzeciwko jest ustąp, czyli to by sugerowało, że pojazdy z prawej są na drodze z pierwszeństwem, więc muszę tam od prawej ustąpić, czyli zachować się tak, jakbym się zachował na skrzyżowaniu równorzędnym. Popatrzcie tutaj na lewą stronę. Mam zatokę, za to co jest rowerzysta, sprzeciwka jedzie pojazd. Więc ja się w tym miejscu zatrzymałem po to, aby ten pojazd mógł sobie spokojnie wjechać w zatokę. Ruszył rowerzysta, ja jadę jako kolejny. No, nie ma tutaj teraz za bardzo możliwości, żeby rowerzystę wyprzedzić. Co więcej, jeszcze po lewej mojej stronie idą piesi. Co ważne, ci piesi idą prawidłowo, idą lewą stroną. I dojeżdżam do samego przejścia granicznego. Przejścia no nie bardzo widać, orientujemy się po tym, że wjeżdżamy na polską stronę w zasadzie tylko po znakach, a ja sobie teraz stanę i obejrzmy sobie troszeczkę samo przejście. W czasach, kiedy Polska oraz Czechy nie były jeszcze członkami Schengen, z przejścia
W Jarnołtówku mogli korzystać piesi, rowerzyści oraz narciarze. Obecnie, co widzieliśmy, można również przejechać przez to przejście samochodem. Przejście to zostało zlikwidowane już w 2007 roku. Ono istniało tak naprawdę tylko około pół roku i w zasadzie jedyne, co dzisiaj pozostało po tym przejściu, to są właśnie widoczne słupki graniczne. A więc tyle, jeżeli chodzi o samo przejście graniczne w Jarnołtówku. Możemy spokojnie ruszać w dalszą stronę. Zwróćmy uwagę, w całym Jarnołtówku, co widać na znaku po prawej, obowiązuje nas prędkość do 40 km na godzinę. Oczywiście z wyjątkiem takich miejsc jak teraz, gdzie mamy ograniczenia prędkości, chociażby z uwagi na próg zwalniający. Kontynuacja drogi, którą jedziemy, to znowu jest droga wąska i znowu musimy się wymijać z pojazdami przeciwka. Tutaj, jak widzicie, znowu ja do swojej prawej, po lewej była jakaś tam zatoka, którą pojazd nadjeżdżający mógł swobodnie wykorzystać. Podobnie byłoby, dalej widzieliśmy, z rowerzystami i właśnie rowerzyści. Dojeżdżam teraz do grupy rowerzystów. Zwróćcie uwagę, że jest zakręt, więc ja się tutaj nie wychylam z wyprzedzaniem tych rowerzystów. Wyczekuję do miejsca, gdzie będę miał dobrą widoczność za zakręt, tak aby nie musieć ich kolumny rozdzielić, aby od razu wyprzedzić całą grupę. Gdyby była ta grupa większa, być może musiałbym całkowicie wyjechać aż tutaj gdzieś, całkowicie za zakręt, by móc ich wyprzedzić. I za chwileczkę kolejny będzie łuk drogi. Jeszcze sobie zobaczmy, wymieniemy się tutaj z pojazdem sprzeciwka. On blisko prawej, ja blisko prawej. Aczkolwiek byłoby ciężko, gdybyśmy się na przykład zobaczyli na samym zakręcie. Tym bardziej, że pojazd sprzeciwka w mojej ocenie podjeżdżał z dość dużą prędkością tutaj do miejsca, gdzie się wymijaliśmy. Znowu jacyś rowerzyści, więc znowu mniejsza prędkość z mojej strony. Znowu pojazdy sprzeciwka. I tak naprawdę taką wąską drogą od przejścia granicznego dojeżdżamy w zasadzie do samego miasteczka. Taka jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o samo przejście graniczne i przejazd pomiędzy Czechami a Polską, to po czeskiej stronie ta wąziutka uliczka miała bardzo, ale to bardzo dobrą nawierzchnię. Tam się jechało jak po stole. Powiedzcie tutaj już na stronę polską, szczególnie tutaj już bliżej centrum Jarnołtówka, ta nawierzchnia jest dość mocno zniszczona. Tutaj już tak naprawdę, nawet gdybyśmy nie zauważyli po znakach tego, że jesteśmy w Polsce, to tak mówiąc brzydko, odczujemy to po jakości drogi po prostu. I to jest w tym wszystkim chyba najbardziej przykre.